Hej, witajcie ponownie w Red Deadzie. Chyba zbliżamy się ku końcowi, tak mogę powiedzieć, bo dzieje się grubo, zresztą sami jesteście tego świadkiem, że dzieje się niewyobrażalnie grubo w tym momencie, bo byliśmy na wyspie, wróciliśmy z wyspy, Pinkertoni nas najechali, gruba afera. O, czekajcie, może troszeczkę w gardle zaschło. Gruba afera. A my chyba teraz musimy zmierzyć do Abigail. Gdy jest aktywna, podświetla u celów miejsca, których trafienie jest śmiertelne. Spoko, fajnie. Pojedziemy tutaj. Do Sadi. Pojedziemy do Sadi. Gdzie jest nasz koń? Tutaj jest konik, dobra. No jak widzicie, pozmieniało się to grubo z pięknych takich fajnych miejsc, w których można by było zacząć nowe życie. Dzięki Dutchowi znowu musimy gdzieś tam się kitrać po jakichś bagnach. O! Razu dodał! Chodzą jesteś uzbrojeni, ziomkowie. Na szczęście do... gdzie my jedziemy? Do San Denis nie jest daleko. No to już jest wjazd do San Denis praktycznie. A na przyszłą gireczkę mam przygotowaną petardę. Będziemy grali w Cyberpunka z dodatkiem Phantom Liberty. Chociaż Cyberpunka już raz przeszedłem. Natomiast powiem wam, że ten dodatek mi skusił całkowicie. No i co jest? Czemu koń nie jedzie? Co jest? Jestem chory jakiś, czy co? O! Co tu się dzieje? Ej, halo! Co tu się wyprawia, Bułę mu od razu. Bułę mu zasadzić takiemu typowi. No, I'm not okay. Macasz mnie, mordo. No dobra, zobaczymy. Co lekarz powie? Tutaj coś się dzieje. Mnie na tej wyspie wąż ugryzł chyba. Wiemy. Jest nieciekawie z naszym tutaj ziomeczkiem. No i nic nie widać. Halo! Halo! Pani! Ratunku! Nie, w ogóle nie możesz. Taki lekarz, pomógłbyś mi ty! So it seems. And that's Dr. Mister to you.
Oh, sorry. I was joking. Look, friend, I don't mean nothing, but you got money? I mean before I start treating you, because I got a family. Yeah, I understand. Here, let me. Sure. Thank you. O, jaki blady od razu się zrobił. Blado żółto, zielono, fioletowy. Is there any blood? Sometimes. Okay, now here. Breathe. Again. Let me see your tongue. Say ah. Ah. What is it? It's not good news. I guess that. You got tuberculosis. Oh! I'm really sorry for you, son. It's a hell of a thing. What do you mean? You're really sorry for you. It's a progressive disease. And you'll be... Now, the best thing is rest. And getting somewhere warm and dry and taking it easy. Now, is that possible? Sure, I can just take my winters in my country club in California. No, it's not possible. Well, like I said, nieźle. Sorry. Yeah, well. Yeah, but wait, wait. Let me get you a little bit more energy today. No to nieźle, słuchajcie. Nieźle Arturek nam się bawi. Dyszka u piguły wydana. Tylko się rozglądać na boki. Nie mogę sterować bohaterem jakby. Mhm. Masakra. Dajcie mi broń, jakoś tutaj zacznę robić siekę. Mhm. To ta nasza Mary Linton. O, jeleń w mieście. Więcej opcji. Wyczyścimy troszeczkę te nasze pukawki wszystkie, bo się przydałoby. No dużo ich nie mamy, tak swoją drogą. Broń jest czysta, okej. To chodźmy tutaj, do tej Sadie. Zobaczmy, co nam Sadie powie. Any problems coming in? Nah. Guess they know now we ain't in the city. Who, Mr. Milton's friends? Yeah, they've had patrols out ever since you boys disappeared. Well, at least you're alive. Tak jest. No ale przynajmniej żyjesz, przynajmniej żyjesz. What happened to Dutch? He seems I don't know. Seems his
What began happening in Blackwater began happening years ago, maybe. A slow decline, I guess. What do you mean? I ain't quite sure. What happened here? I started gathering people up as best I could after you boys left. And John, you know that part. I do. And Hosea? So that too. Hell, we got Lenny's body out as well. Robbed the morgue and buried them together. Dobrze. You coming? I guess. Follow me. I guess. I guess. Dajmy dla konika coś zjeść. Nie mogę. So, what's your plan here? Well, I figure before we do anything, we need to make sure John's even still at this prison. John Marston. How do we do that? We need to get up high enough to get a proper look at the place. It's on an island, ain't it? Unless you're planning on learning how to fly. That's exactly what we're gonna do. I found us a... Ostro. Balonem się przelecimy. Balonikiem. Whatever you call him. He thinks we're just in it for a lesson. Bit of a tour. He's quite the character. I think you'll like him. You know... Mam nadzieję, że daleko nie trzeba będzie jechać. Hit folks real hard. You can see it. Karen's gone falling fully into the bottle. Strauss is a bag of nerves. Swanson, well, Swanson's actually gone and cleaned up his act. Oh, yes, balloon. So, I guess it ain't all gone to shit. She a beauty, ain't she? From here on the ground, yes. Mr. Bullard? Hello. Hello, Mr. Bullard. It's good to see you. To see you. This is my friend I told you about, Mr. Morgan. Ah, yes, Arturo Bullard. At your service, sir. At your service. Arthur Morgan. Well, it's a nice, fresh day for flying, sir. A day like today, an Icarus would have made it across the sea. Have you ever flown before, sir? No. Oh, it's quite a thing. Quite a thing. Now, put these on and come in. Well, ain't she coming? Well, women can't fly, sir. Are you insane? Oh. They can't. Oh, no, sir. It does terrible damage to them, to their vapors. I thought everyone knew about that. Why, a delicate flower like Mrs. Adler? Heavens above. Or below. Ah. Where'd you find this guy? I told you two would get on. Are you sure about this? Certain, sir. Quite certain. Zobaczymy, zobaczymy. Balonem jeszcze nie latałem w grach. Right. Time to catch a few vapors of our own. It's a little overcast, but I'm expecting some good wind once we're high enough. We should still have some decent views over the river. Ale widoczek kozacki. Now, one hates to be coarse, but on the subject of ablutions, liquids over the side, solids, do your utmost to levy the situation until we land. Okay, Mr. Bullard. I had a client once who fell foul to a rotten oyster on the ascent. A decidedly harrowing experience for all involved. Keep going, sir. We need to get up above the clouds. It really aż tak wysoko? There, you'll have seen nothing like it. We aren't high enough yet. Give it a good pull there. Trzeba dymać ten balon, wam powiem, porządnie. Very good. Keep doing what you're doing. No. Steady wins the race. No i co teraz?
Certainly, indeed. Quite remarkable, isn't it? Feels like we have a nice westerly wind, so keep her around this height. This particular vessel is state-of-the-art, sir. Imported from Europe. Won't find more than a couple of these on this side of the pond. So long as it works. Żeby nam straciło zaraz tego gazu tam w balonie. I lecimy teraz, słuchajcie. Arthur and Arturo. How perfect is this? My mother was a keen student of the Italianate. My brother's called Baldassario, so you could say I got off lightly. Look, I'm trying to concentrate here. No i znowu do góry. 5 razy się wcisnąłem, już komunikat oczywiście musiał wyskoczyć. No dobrze, trochę odpoczniemy. Wow. No można sobie pogadać podczas takiego lotu balonem z koleżką, nie? Zara bułę wyłapiesz, ziomek. Lecimy na odpowiedniej wysokości, bo nam ikona... O, teraz się zmieniła właśnie na czerwone. To znaczy, że za wysoko lecimy. O, słoneczko wygląda. Fajnie. Fajnie widać. Pola uprawne. No i co? I niby ja go mam sam teraz pewnie w pojedynkę. Relax, Mr. Bullard. Take over. Keep us well away. I'll do my... This filly isn't the easiest to control, you know. I can't believe we're doing this. Nic nie widać w tą mgłę. Maybe try looking lower down. Hmm.
This was not the tour I had in mind. Is that nic nie widzę. Just down from where you're looking? That's not him. Okay, he's by the barn. That ain't John. Tam jeszcze są jacyś. Jest. O, będę strzelać. Możecie sobie, możecie sobie. O, i to wycieczka, słuchajcie, to wycieczka. Good Lord! I must say, the specifics of this job were not described to me at all sufficiently. Well, it's done now. Tak, przestań panikować tutaj, wariacie. No to szybko dojechała. Jeszcze gdzieś ktoś? Driscolle. Driscolle. No dobra, trzeba coś zjeść. Dawaj, ciach. Pijemy to. I jemy od razu. Jest jakaś szamka? Ja miałem przecież takie dobre szameczki. Let's go! Pięknie! O, gościu padł. Jeszcze ktoś gdzieś strzela? O Boże. Dziadka zabili. Okay.
Tak jest. I góra od razu. Dobra, dobra, chodź, maleńka, chodź. Skakuj, bo ja muszę palnik podgrzewać. O, najlepiej. No w wodzie. Miękkie lądowanie. Tam przeżywają. Maybe. Ale bagna znowu chyba, co? I teraz to z dystansu zostały tylko chłopaki. To plecy? O, dostał. Aż go prześwietliło. Pięknie. O, z biodra jak ładnie strzela. Kilku żeśmy zdjęli, no. Kilku żeśmy tutaj zdjęli. Udało się. Ojej. He's already been tried twice for murder and found guilty. Sure, no doubt he'll escape again. No, he won't, because we're gonna make sure of it. We have our own problems with the law, in case you ain't noticed. Dutch will want to see him. Tak jest. Sure, Dutch. He wouldn't even help us with Marston. Our situation is really messed up right now. You know how things is. Bastard's gonna swing. I'm gonna make sure of it. Closely followed by Marston.
You saw him? Yes, in the fields. Okay. Then we go rescue him. From a state penitentiary? No. But from the fields? Yes. That we can manage. It's well guarded. Guarded, sure, but not behind bars. No. Coś w tym jest. So, that's how we'll do it. Bust him from his work detail. I guess. It's best just the two of us go. The two of us is all there is, anyhow. Good, because two is all we'll need. I'll get a little one, and we'll sneak in and get him out of there. Ale to już pewnie w następnym odcineczku, słuchajcie, będziemy... Ruszymy na ratunek dla Johna Marstona. Także widzimy się w następnym odcinku, słuchajcie, na razie.